Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe, zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośnicy francuskiej Ligue 1 są dzisiaj w dobrych humorach. Przed nami pierwsza kolejka nowego sezonu. PSG zmierzy się ze Strasburgiem. To właśnie na tym dniu skupiały się myśli większości graczy podczas wszystkich tych gier przedsezonowych. Startuje Liga, o to chodziło. Czas brać się do pracy, mocno zacząć, a potem w miarę możliwości nie obniżać poziomu. Na papierze wszystko to wydaje się bardzo łatwe, a jak wyjdzie w rzeczywistości, niebawem się przekonam. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać, by zobaczyć go w nowych barwach, bo ten transfer wzbudzał spore zainteresowanie. Środek pomocy trochę u nich ostatnio kul. Zaraz, tego musi być gol. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Gini Wijnaldum, Verratti. Zabrakło teraz Mbappe precyzji, rywale przy piłce. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Mocno się teraz cofają, zapraszają wręcz do pressingu. Spalony? Jak oceniasz tę decyzję, Jacku? Ciężka sprawa. Jeśli był spalony, to naprawdę minimalny. Trudna sytuacja do oceny. Teraz Neymar. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Szansa na objęcie prowadzenia. Blokuje uderzenie. Barella. Nadal coś z tego może być. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Pudło, nic z tego. I widać, że szkoleniowiec wyraźnie się rozeźlił. Ciągle remis. Gej. I tracą piłkę. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. Mbappé zagrywa w pole karne, ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Kontra, muszą się szybko cofać. Mamy remis, spokojnie teraz przygotowują atak. Oj, fatalnie kończy się ta kontra. Straszne pudło. Zespół z impetem wjechał na połowę rywala. Rozegranie było świetne, no ale ten strzał zniweczył wysiłek całej drużyny. Szkoda tej akcji, zasługiwała na lepsze wykończenie. Zawodnicy PSG od dobrych kilkunastu minut nie dają dojść do głosu rywalom. Wciąż remisują, ale przy takiej postawie nie zdziwię się, jeśli zmiana wyniku okaże się tylko kwestią czasu. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie.
kibice Paris Saint-Germain. Mają okazję na prowadzenie. Strzał, parada bramkarza i piłka ląduje na słupku. Nieudane teraz podanie Marco Verratti'ego. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Hakimi. Gini Wijnaldum. Uwolnił się spod krycia. Okazja. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Adresatem podania Wijnaldum. Co zrobi Verratti? Nie ma! Odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Dobrze teraz w rozegraniu, dużo ruchu, dużo podań, wyraźnie. Czy będzie z tego bramka? I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi, nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej, koronkowej akcji. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego, dopinają swego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Kylian Mbappé. Mbappé. Marco Verratti. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Dopięcie tego transferu wymagało od dyrektora sportowego Leicester sporo pracy. Tomku, czasem do stworzenia mocnej ekipy brakuje jednego elementu. Czas pokaże, czy on się nim stanie. Na pewno będzie dla nich poważnym wzmocnieniem. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Gol, proszę Państwa! Jest gol dla Paryża! Jakże to wymyślili! No, ale nie ma mowy o niespodziance. PSG lubi strzelać bramki. Messi zrobił to, co umie robić doskonale. Prostopadłą piłką rozmontował obronę rywali, a Mbappé wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Na razie 2-0. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Już niedługo na naszej antenie będą też mogli Państwo zobaczyć mecz o Super Puchar Europy. Paris Saint-Germain zmierzy się z Borussią Dortmund. To będzie mecz o UEFA Super Cup. Mecz, którego ranga nie jest może tak wysoka, jak sugeruje nazwa, ale który spina piękną klamrą cały rok rozgrywek w europejskich pucharach. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Mbappé, może być niebezpiecznie. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola.
Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Mbappé, będzie groźnie. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Po tym golu już 3-0. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. Atak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Uwaga, mocny strzał! Naprawdę dobra próba z rzutu wolnego. Bramka była tuż, tuż. Uderzenie tylko nieznacznie nad poprzeczką. Może mieć chyba trochę pretensji do losu. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Wiele sobie obiecuję po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Teraz może być groźnie. Czy z tego będzie gol? Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Wijnaldum. Gini Wijnaldum. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Szutka w szesnastkę. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Messi. Wijnaldum. Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Oj, szkoda tej akcji, ale jednak nic z niej nie będzie. Prawdę mówiąc, myślałem, że gra będzie kontynuowana.
Znakomite ustawienie Marquinhosa. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Idealna inauguracja sezonu. Zgarniają komplet punktów w pierwszej ligowej kolejce i nabierają rozpędu na resztę rozgrywek. Dobrze teraz w rozegraniu.